Nic. A ja jestem nasze lata. Taki 76 rok, tak. No, pamiętam. I słuchajcie, Jarek Popkowski mieszkał wtedy na Żytni. I nie było czym dojechać. Ja miałam niedaleko, bo mieszkałam przy hali Mirowskiej, więc poszłam do Jarka na płot. On mieszkał na Asia mówi klasycznie. No tak, ja doszłam na piechotę, pamiętam, w mojej matki futrze, bo nie było nic cieplejszego w domu. Ogrzewanie się wiedziało. W starej takiej kamienicy. Też było zimno jak jasna cholera. Ale nie o tym! Nie. Marek Jakubiak z Chmielewskim Andrzejem z Mokotowa z ulicy Bukietowej też z Chmielewski przeszli na tą Żytnią na piechotę, a myśmy się jeszcze 5 sekundę uparły, żeby oni przyszli w mundurach. I oni przyszli w tych mundurach, ale nie mieli nauszników. Więc przyszli w tych czapkach i w tych mundurach i tak sobie poodmrażali uszy, że potem na tym Sylwestrze, jak siedzieliście, to Marek pamiętasz, mam nadzieję. Takie bulwety. Słuchajcie, te uszy im tak napuchły i zaczęły po kawałku odpadać. Po honoru to wszystko im zaczęło po kawałku odpadać z tych uszu. Mięso żywe. Takie białe, takie zmrożone. Białe, żywe mięso. A pod spodem czerwone i to białe z tego czerwonego zaczęło odpadać. Weź?